Naszym gościem jest dzisiaj Robert Gonera, aktor i przyjaciel Remigiusza Wspólnego. Właśnie zapytam się, panie Robercie, o tą przyjaźń waszą z panem Remigiuszem, ponieważ wy towarzyszycie sobie już od wielu lat, wasze drogi gdzieś tam się przeplatają, jest pan na różnych spotkaniach. Jak to się dzieje, że wasza przyjaźń już tak wiele lat trwa? No ja praktycznie moją miłość do literatury zdeklarowałem jeszcze zanim poszedłem do szkoły teatralnej. Praktycznie byłem bardzo zainteresowany literaturą, filologią i no tak się złożyło, że zdałem do tej szkoły i zostałem aktorem, ale ta miłość do literatury w związku z tym i świetne kontakty z literatami pozostały mi do dzisiaj. A z Remkiem przez wiele, wiele lat naszej znajomości, naprawdę wiele lat, praktycznie byłem czytaczem, jak to się w języku, w branży mówi, jego wszystkich dokonań pisarskich. I pamiętam już ze Zmartwychwstałym, w ogóle jeździliśmy też tu po okolicy gdzieś tam, czy w ogóle, więc ja znam jego twórczość, bardzo sobie cenię, ale nade wszystko Remigiusz, mimo że jest starszy ode mnie, jest w wielu sprawach przyjacielem moim i mentorem. W związku z tym ta przyjaźń jest też obosieczna. Ja chętnie służę swoim głosem, tak jak teraz udało nam się ostatnią powieść. Bóg właśnie, tak? Czy już powstaje, czy powstał? Jak to wygląda? Tak, muszę zdecydowanie zareklamować ostatnią książkę Remigiusza, Remka, ja mówię Remka. To jest Drawski Enigmat, który właśnie ciężkim trudem, bo to kawał cholery, jest 400, prawie 60 stron, jest już nagrany w formie audiobooka, trwają prace nad redakcją tego i nad przygotowaniem, żeby to miało pełny wymiar, a ja z kolei jako producent kreatywny po szkole Wajdy jestem zawsze zainteresowany adaptacją tekstu literackiego do filmu czy też do serialu i w tym Enigmacie Drawskim czy Drawskim Enigmacie odkryłem też ogromny potencjał na po prostu regularny, zawodowy, profesjonalny serial i też w tym kierunku biegną moje, to jest taka sprzedaż wiązana. Ja daję głos, a dzięki temu mam znajomość dogłębną przez znajomość również autora, mam znajomość materiału, który świetnie by się nadawał na adaptację i chyba nad tym też będziemy pracować. Robercie, co słychać w pana życiu zawodowym, bo wiemy, że tak objawił się pan znowu szerokiej publiczności, bo jest pan na TVP2 Wem jak miłość, no to dość szeroka zawsze publika pana ogląda, dlatego znowu widać, że pan jest, no gdzieś pan zawsze bywał, tak, ale jednak w telewizji to w telewizji, prawda? Tak, no w świadomości widzów, w szczególności telewizji dwójki telewizyjnej, czyli widzów Wem jak miłość, wryłem się już jakiś czas temu i ten powrót niedawny rzeczywiście zrobił troszkę zamieszania i spowodował takie wrażenie, że powróciłem w ogóle. Ja tak zawsze się... Za światów. Tak, zawsze mówię, że nie wiadomo skąd powróciłem, bo cały czas robię coś i to często robię coś ciekawego. Praktycznie od paru lat gram też w różnych rzeczach dla Kanału Plus. Teraz jest chyba powrót z taką małą moją rurką, dość śmieszną, taki serial pod tytułem Powrót Adriana Panka, z którym też świetnie pracuję. Ostatnio z nim pracowałem również na planie Fabuło Simonie Kossak. A wcześniej film, który dopiero wejdzie na ekrany w tamtym, dwa, no już w, rocznikowo w 22, jesienią pracowałem nad taką troszkę rozleglejszą rolą też dla Kanału Plus w serialu, który się wtedy roboczo nazywał Strange Angels. Chyba ma się nazywać Czarne Stokrotki i to jest też bardzo ciekawy scenariusz pani Szpili, Agnieszki Szpili i też tam udało mi się stworzyć ciekawą postać, już mam refleksy z montażu i z dźwięku od reżysera, że to też jest interesujące, także nie, cały czas na, faktem jest, że na różnych bębenkach, bo nie jestem stale w żadnym składzie, no więc może dlatego ten powrót do M jak miłość, coś stałego. No to kultura masowa już, tak?
No tak, to wszystko, ja jestem uczestnikiem i chętnie uczestniczę w tej kulturze masowej, ponieważ mam szacunek dla widzów po prostu. Dziękuję bardzo, Robert Gonera był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Polecam książkę, również w audiobooku, Drawski Enigmat Remigiusza Spólnego. Czytał pan? Czytał, rozumiem całość. Nie tylko czytał, ale i tak dla siebie, tak ze zrozumieniem, bo nie tylko jako lektor. Czytałem, ja bardzo dużo wyciągam z czytania na głos. Praktycznie jak coś mam do przepracowania, to wolę czytać to na głos, bo wtedy słyszę pewne rzeczy, których nie słyszę czytając po cichu. Drawski Enigmat. My już co prawda o tej książce troszeczkę rozmawialiśmy kilkanaście dni temu, ale dziś podczas tego premierowego spotkania w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej warto znowu powrócić. Drawski Enigmat, dlaczego te strony pan ujął? To dobre pytanie. A to dlatego, że od 50, może więcej lat tam bywam jako motorowodnik, jako żeglarz. Szczególnie Jezioro Drawskie jest moim takim ulubionym miejscem. I tam właśnie pozyskałem od jednego z bohaterów tą opowieść. I ona autentycznie w tamtym miejscu się działa. Działa się nad jeziorem, w Jeziorze Drawskim. I stąd sięgnąłem po te notatki, które mi opowiadano, no i powstała książka. Ta książka jest dość opasła, blisko 500 stron, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc no, jest na co najmniej kilka wieczorów dla takiego, nazwijmy to, normalnego czytelnika, jeśli tak, nie wiem, ładnie czy nieładnie można nazwać. Ona powstawała, wiemy, trochę czasu panu upłynęło, zanim to wszystko tak zostało złożone i pojawiło się tak na świetle dziennym. Zacząłem ją pisać 10 lat temu, to znaczy jeszcze nawet przed Desperatką. A to dlatego, że no, wiele tych spraw wymagało pewnych ustaleń, topografia, nazewnictwo. Też miałem kłopoty z nazwą po imieniu bohatera, żeby troszeczkę to zakamuflować, dlatego że jego córka, bo on już nie żyje, nie wyrażała zgody na żadne, jak to mówiła, taplanie się w jej rodzinie, bo tam stosunki były nie najlepsze. Także odchodziłem od tego tematu i wracałem. A no, mnogość stron i tak zostało to trochę przetrzebione. No, wymagała tego akcja, bo akcja opiera się właśnie na walce dwóch jak gdyby wywiadów. No, to była sprawa, która w jakiś sposób mnie z młodych lat dotykała, więc to jest taka troszeczkę książka, gdzie są i moje przeżycia w porównaniu do przeżyć, które mi opowiedziano. Dzisiaj wieczór spotkanie z Robertem, ponowne spotkanie. Wasza przyjaźń trwa wiele lat, zresztą on tutaj bywa często i w Węglewicach, i w Wieruszowie, tak więc to już trochę trwa, prawda? Tak, tak, tak. No, mój młodszy przyjaciel, jakoś tak bardzo pasujemy do siebie. Ja bym to tak nazwał. Myślę, że on też jest skłonny tak uważać. Co można o Robercie powiedzieć, jeśli chodzi o jego stronę artystyczną, no to wszyscy wiemy. Ale z kolei to Robert imponuje mi tą taką bezpośredniością. Takim jakbym to nazwał, jak ja to kiedyś nazywamy tam w literatce, przytulasem kulturalnym. On nie ma za grosz wywyższania się. On jest bardzo aktywny, czy w dziedzinie, już o dziedzinie kultury nie mówię, ale w dziedzinie takiej towarzyskiej, czy nawet w pomocy takiej, jak to się mówi, dobrosąsiedzkiej. Jest to znakomity mężczyzna, tak bym powiedział, bo z tego w końcu słynie. No a jego role same za niego mówią. Dziękujemy bardzo, no i przede wszystkim zachęcamy do przeczytania książki Drawski Enigmat. Dodam jeszcze, że od poniedziałku będzie już sprzedaż audiobook, którego... Rozmawialiśmy z panem Robertem, że właśnie on użyczył swojego głosu. Audiobook będzie gdzieś w internecie do kupienia, tak? Tak, od poniedziałku będzie do kupienia w hurtowniach. No to jest wszędzie dostępne, wystarczy na to tylko kliknąć.